Dzień dobry, Świnoujście. Dzień dobry, Polsko. Znowu jesteśmy na promenadzie. Życzymy wszystkim miłego dnia, miłego oglądania. Jest godzina 9:15. Troszkę ludzi już spaceruje. Piękne słońce. Rano było chłodno. O 4:40 10 stopni pokazywał termometr. Teraz ponad 20. Na słońcu dużo więcej. No to zapraszamy nad morze. Kto może nad morze? O tej godzinie już wszystkie knajpy otwierane. Tak jak mówiłem, godzina 9:15, 9:20 teraz. Także jak ktoś potrzebuje na śniadanie, to zapraszamy na promenadę. Na plażę idziemy wejściem 12. Kaczuszka. Zbliżamy się do plaży, chłodny wieterek, ale ludzi całkiem sporo idzie. Większość z nich leżaki, jakieś parawaniki, koce, zabawki dla dzieci i na przód. Trzeba korzystać z lata. Nie wiadomo jeszcze jak długo potrwa. W końcu mamy ocieplenie klimatu. A skoro jest ciepło, skoro jest ocieplenie, no to musi być zimno, prawda? Logiczne. Ratownicy szykują się do pracy, kompletują sprzęt, jakaś odprawa widziałem, ale nie będę nagrywał i przeszkadzał. No na plaży nie ma tłumów. Ludzie poubierani w kurtki, bluzy. Wieje chłodny wiatr, naprawdę chłodny. Jak widzicie, plaża sprzątnięta, czyściutko, kosze opróżnione, powtarzam się za każdym razem, ale warto zwracać na to uwagę. Naprawdę jest bardzo przyjemnie. No to idziemy tym drugim wyjściem. Było wyjście numer 12, Kaczuszka. No to teraz widzimy wyjście numer 13, wejściem. Boiska do siatkówki 4. Także najszersza plaża w Polsce ma swoje możliwości. No to powoli opuszczamy już plażę. Czas udać się do wyjścia.
wyjście numer 13, jak mówiłem, to żółw. Nie nauczę się tego nigdy. Kaczuszka obok żółw. Zobaczcie, jak wygląda najpiękniejsza, najszersza plaża w Polsce. Zapraszamy do Świnoujścia. Kto może nad morze? Ostatni rzut oka na plażę i wracamy na promenadę. Ludzie ciepło ubrani w bluzach, w gierękawy, na słońcu cieplutko, ale niestety wieje. Chłodnie wiatr. Jak się schowacie za taki mały parawanik, to jest ciepłuteńko. No to na tym kończymy ten krótki spacer. Dziękujemy bardzo za uwagę. Życzymy wszystkim miłego dnia, odpoczywającym, owocnego odpoczynku, pracującym owocnej pracy. Trzymajcie się, z Panem Bogiem.